Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do Muzeum 10 Pawilonu na kolejną wystawę, która nosi tytuł Przewrót majowy w obiektywie warszawskich fotografów. To są 24 bardzo dobrej jakości fotografie, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Były prezentowane po raz pierwszy w maju tego roku właśnie na Koszykowej, natomiast dzisiaj otworzyliśmy tą wystawę u nas. Wystawa składa się, jak mówiłem, z 24 zdjęć autorstwa trzech fotografów, a więc Jana Rysia, Karola Pęcherskiego i Ryszarda Waltera. Tutaj mamy życiorysy dwóch z nich. Najsłynniejszy z nich był Karol Pęcherski, który był legionistą, miał zakład fotograficzny w Warszawie, a po wojnie, co jest ciekawe, dokumentował odbudowę Warszawy. Stąd też jego kolekcja zdjęć właśnie z odbudowy Warszawy jest najbardziej znana. Ale jak się okazuje, robił również zdjęcia w okresie zamachu majowego, czyli w dniach 12 i 13 maja 1926 roku. Najmniej wiemy o Ryszardzie Walterze. Te zdjęcia, niektóre, które są tutaj prezentowane, są znane w literaturze historycznej, ale spora ich część jest nieznana. Pokazują one ulice Warszawy i walki, jakie toczyły się na ulicach Warszawy w tych dwóch dniach, głównie z perspektywy wojsk Piłsudskiego, czyli wojsk rebelianckich, czyli wojsk zamachu. Tym niemniej pokazane są również wojska rządowe oraz ludność cywilna. Ich unikatowość polega na tym, że pokazują one również elementy uzbrojenia oraz cywilów, którzy pomagają zamachowcom. I za chwilę takie jedno ze zdjęć Państwu pokażę, kilka wybranych zdjęć. Przejdźmy teraz do zdjęcia pokazującego tłum, głównie młodzieży, która pomaga przetarczyć działo. To jest centrum miasta. Widzimy chłopców w wieku 14-15 lat, którzy pomagają oddziałom Piłsudskiego. Trzeba tutaj powiedzieć jedno, że ulica Warszawska w maju 26 roku opowiedziała się po stronie Piłsudskiego. Ta sama ulica Warszawska kilka lat wcześniej była endecka, tak to byśmy powiedzieli. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że doły społeczne, członkowie różnych organizacji społecznych, lewicowych bądź piłsudczykowskich, czynnie wystąpili po stronie wojsk Piłsudskiego. Mamy tutaj również bardzo ciekawe zdjęcie z ulic Warszawy, gdzie pokazane są wojska, różne oddziały, m.in. 7 Pułk Ułanów, 22 Pułk Piechoty. Zwróciłbym uwagę na bardzo dobrą jakość tych zdjęć. Tutaj mamy na przykład stanowisko ciężkich karabinów maszynowych w Alejach Ujazdowskich. Tu mamy jedno z niewielu zdjęć pokazujących wojska rządowe wycofujące się ulicą Marszałkowską i w perspektywie jest plac Zbawiciela. To, co jest charakterystyczne, poszczególne oddziały są uzbrojone i umundurowane dosyć różnie. To był jeszcze rok 26, nie było jednolitych wzorców i w mundurach, i w uzbrojeniu. Mamy uzbrojenie głównie z okresu I wojny światowej, a więc francuskie, brytyjskie i nawet niemieckie. Na przykład wojska rządowe tutaj widzimy w hełmach, które odziedziczono po wojsku niemieckim. Ale właśnie wracając jeszcze do tych cywilów, tutaj jest bardzo ważne zdjęcie. Uzbrojeni cywile i członkowie Związku Strzeleckiego. Były różne dyskusje na temat, czy formacje paramilitarne sprzyjające Piłsudczykom były uzbrojone, czy nie. To zdjęcie w jakiś sposób nam odpowiada na to pytanie. Widzimy tutaj umundurowanych członków Strzelca, ale również osoby cywilne i ta osoba tutaj w kapeluszu ma w ręku karabin. Czyli możemy domniemywać, że te formacje właśnie paramilitarne, ale nie wojskowe, które opowiedziały się po stronie Piłsudskiego, też były uzbrojone. Co zresztą jest jakby oczywiste, bo w 1923 roku w czasie zamieszek w Krakowie też oddziały, czy też członkowie Strzelca byli uzbrojeni. Przejdźmy teraz do następnych plansz. Tutaj widzimy również sprzęt ciężki, który był w posiadaniu czy we władaniu wojsk przeciwnych rządowych, czyli wojsk piłsudczykowskich. Tutaj mamy na przykład samochód pancerny Peugeot na placu Trzech Krzyży. To była jedna z przyczyn sukcesu zamachowców, którzy mieli
zarówno artylerię, jak i samochody pancerne, nawet czołgi, za chwilę zobaczymy. Natomiast strona rządowa posiadała tylko broń lekką, brak ciężkiego sprzętu. W związku z tym ta konfrontacja wojskowa była od początku właściwie do przewidzenia. Przypomnę, że wojska Piłsudskiego liczyły około 8,5 tysiąca żołnierzy, natomiast wojska rządowe 2200, więc widać tutaj zdecydowaną przewagę wojsk zamachowców. I tutaj na koniec jeszcze raz zobaczmy fragment ulicy Warszawskiej. To jest tłum przyglądający się walkom. Tych ludzi, którzy się przyglądali walkom, było bardzo dużo. Zresztą poległych cywilów było aż 161. Ponieważ ci ludzie, jak to jeden z profesorów powiedział, uznawali to nieomal za teatr, czyli że oglądamy tutaj zmagania dwóch formacji i można się temu przyglądać. I ponieważ była to strzelanina, to bardzo dużo ludzi, cywilów, zginęło od rykoszetów. Tutaj mamy właśnie taką grupę cywilów. No i wreszcie ten czołg, o którym mówiłem. To jest zdjęcie Ryszarda Waltera, czołg Renault 17, który przywędrował do Polski jeszcze z armią Hallera w roku 1919. Tutaj widzimy go na ulicach Warszawy, jakby w pełnej krasie. On się nazywa Staś, czołg Renault 17. I na koniec żołnierze w rejonie lotniska na polu Mokotowskim. To już była końcowa faza walk. Lotnisko Mokotowskie było przez długi czas w rękach rządowych i zostało właśnie zdobyte w drugim dniu walk, a to już jest bezpośrednio bliskość dzielnicy rządowej, czyli Belwederu, Urzędu Rady Ministrów i budynków rządowych. I tam w zasadzie walki się zakończyły. Także myślę, że z punktu widzenia miłośników historii, ale również warszawianistów, ponieważ na tych zdjęciach widzimy panoramę Warszawy, budynki, to w bardzo dobrej jakości, ta wystawa powinna znaleźć swoich zwolenników. Będziemy ją prezentować do 17, a nawet do 18 września, a 11 września przewidujemy takie spotkanie bardziej merytoryczne na temat roli Cytadeli Warszawskiej w zamachu majowym, bo tutaj stacjonował 30 Pułk Piechoty i Cytadela pewną rolę ważną odegrała. Stąd też chcieliśmy, żeby ta wystawa była również u nas. Jeszcze raz zapraszam i warto obejrzeć te niezwykłe zdjęcia w bardzo dobrej jakości.